Więc chciałbym dzisiaj na przykładzie grafenu pokazać, co jest potrzebne, żeby dostać do Nagrody Nobla. Czego wszystkim, którzy są na tej sali, życzę. Widzę, że macie uśmiechnięte miny, prawda? I każdy myśli tam, a może ten mój eksperyment, czy a może ta moja teoria rzeczywiście zdobędzie sławę i doprowadzi do tego, że dostanę tę Nagrodę Nobla. Wydaje mi się, że to jest klucz. Kluczem do tego, żeby coś osiągnąć, jest pasja. Człowiek bez pasji, bez takiego wewnętrznej potrzeby, żeby coś robić, po prostu nie jest w stanie nic osiągnąć, bo będzie kopiował to, co jest dookoła. A musimy wydobyć z siebie to, co potrafimy najlepiej. Czasami no, mama nauczy nas, prawda, już pewnych takich, nie wiem, sposobu komunikowania się ze światem i trzeba to wykorzystać, bo być może ten sposób komunikowania jest lepszy niż inny. Grafen to jest przykład czegoś takiego, że spopularyzowali, otworzyli go na nowo na świat ludzie, którzy mieli pasję. To jest Andrzej Geim i Konstantin Nowosiełow, brytyjsko brzmiące nazwiska. Ciężko pracujący ludzie, którzy po uniwersytecie w Moskwie trafili na Zachód i tam twardo walczyli o to, żeby ktoś zauważył, co takiego ważnego robią. No pierwszy był Andrzej Geim, który jest pierwszym jakby naukowcem, który najpierw dostał Ig Nobel Prize, a potem dostał prawdziwą Nagrodę Nobla. W zasadzie jak ktoś dostanie Ig Nobel Prize, to można powiedzieć zaraz, no to antynobel, a potem Nobel. Ale jak się przyjrzymy temu, zobaczymy motto tego antynobla, to tam zobaczycie, chcemy, żeby ludzie najpierw się śmiali, a potem myśleli. Proszę Państwa, w dzisiejszej cywilizacji jak ludzi przekonać do tego, żeby się czymś zajęli? Trzeba zrobić coś wyjątkowego, a to bardzo trudne jest, prawda? A śmiech to jest coś takiego, co nas otwiera na różne nowe idee. Otóż Andrzej Geim dostał tę nagrodę Ig Nobel Prize za zlewitowanie żaby. Proszę Państwa, no, lewitacja żaby, ja tutaj spróbuję zapuścić ten film, bo poproszę o to, nie wiem, czy to będzie widać, że ta żaba tam, no, tam widać jakieś coś, że się może rusza, prawda? Można to sobie zobaczyć w internecie, ta żaba żyje, rusza tam nogą, jakbyście zobaczyli, bo to jest pytanie ludzi z organizacji takich, które interesują się losem zwierząt. Zresztą podobny eksperyment nie mógł być na Florydzie podobno przeprowadzony, bo tam Greenpeace jest na tyle silny, że jedynie z aligatorkiem to mogli przeprowadzić, ale aligatorki niestety przelatują przez magnes, a nie lewitują tak jak ta żaba. Otóż żaba lewituje dlatego, że ma w sobie dużo wody, tak jak my. Jesteśmy zrobieni z wody. No i teraz trzeba zauważyć, że normalnie takie przedmioty przez taką rurę bardzo szybko przelatują. Ale jak wezmę taki przedmiot, no to możemy zacząć liczyć, ile mu to zajmie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No osiem, nie będę mówił dziewięć, prawie dziewięć było, prawda? Otóż to jest rura dziurawa, prawda? Możemy sobie spojrzeć tutaj z panem profesorem, jednym, drugim, tak, trzecim, tak. Tu z panem Jankiem też możemy sobie spojrzeć, prawda? Nie ma tam... Tak, nie ma tam kleju, prawda? No i teraz pytanie takie, to jest prosta rzecz. Wkładamy ten, no właśnie, co to jest? To jest magnes, tak? Ten magnes wpada w tę rurę, wywołuje tutaj prąd. Ten prąd powoduje powstanie pola magnetycznego, który hamuje ten magnes. Paradoksalnie, im magnes szybciej chce lecieć, tym bardziej jest hamowany. Ale to my znamy, jak ktoś wyskakuje z samolotu ze spadochronem i potrafi go w odpowiednim momencie otworzyć, prawda? To najpierw zauważy, że rozpędza się bardzo, bardzo, bardzo szybko i w pewnym momencie, żeby zwolnić, to co? Musi otworzyć spadochron i wtedy zaczyna hamować i w pewnym momencie siła ciężkości zostanie zrównoważona przez siłę oporu i spokojnie sobie spada. No, oby nie tak w Jamesie Bondzie, prawda, że tam w ostatniej chwili, no, ale to jak się ma partnerkę dobrą, prawda, jak tam James Bond, to wydaje mi się, że można różne ryzykowne rzeczy robić, prawda? Rozbić samolot, a potem próbować się jakoś ratować. Otóż chciałbym powiedzieć, że ci ludzie mieli w sobie coś. Oni jak coś robili, to chcieli, żeby
inni to poznali, chcieli robić coś, co zainteresuje świat. Po tym eksperymencie Andrzej Geim miał mnóstwo propozycji z stacji telewizyjnych, z stacji radiowych, limuzyny podjeżdżały. Oni mówili o tym, co naprawdę robią w tym laboratorium. Taka jest, proszę Państwa, droga, żeby coś powiedzieć o tym, co naprawdę się robi, to trzeba się czasem uciec do podstępu. Ale to, że wykonał ten eksperyment, sprawiło, że no jako nie zabiło to jego ścieżki kariery. Ciągle myślał o takich naprawdę epokowych odkryciach i takim epokowym odkryciem, które jest w udziale Andrzeja Geima, to jest to, że zauważył coś, czego inni nie zauważali. I tych innych było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Otóż przez wiele lat grafen był w świadomości ludzi. Już w połowie ubiegłego stulecia, żeby opisać właściwości grafitu, naprawdę zajmowano się strukturą grafenu, czyli pojedynczej takiej warstwy węglowej. Ale ludzie nie chcieli, nie wierzyli w to, że taką warstwę można rozdzielić, żeby ona była samoistnie, żeby pozostała płaska. Wiedzieli, że będzie się zwijać. To niektórzy nazywają klątwą Landaua. Zresztą prawdziwe, jeżeli by z niczym nie oddziewał ten grafen, to by się zwinął. No i teraz, proszę Państwa, jak popatrzycie na to, cóż prostszego? Mamy taki, w takim graficie ten grafen, żeby to rozdzielić. Robiliście to wiele razy w przedszkolu pewnie, albo nawet teraz, jeżeli używacie jeszcze ołówka, prawda? Pisząc, ścieracie te kolejne warstwy grafenu i tworzycie taką grubszą warstwę. No ale teraz pytanie, jak zrobić, żeby oddzielić jedną warstwę? I proszę Państwa, to jest coś, co pewnie, nie wiem, czy połowa z nas robi, może. Proszę Państwa, jest taki proces, w którym się używa czegoś klejącego i przykleja do ciała gdzieś, w jakieś takie miejsca. I potem szybkim ruchem pociąga, tak? Więc jak ci ludzie, którzy chcieli przetestować swój mikroskop sił atomowych, dokonali depilacji na kawałku grafitu wysokiej jakości, to tę część, która była odkryta, taka czyściutka, wkładali do tego mikroskopu i cieszyli się, że mają piękny obraz o atomowej rozdzielczości. Pan profesor Piela, właśnie rozmawialiśmy przed wykładem, pytanie, które często się pojawia na egzaminach magisterskich. Drogi nasz kolego, powiedz, co byś powiedział gimnazjaliście, licealiście o budowie świata? Jak byś mu wytłumaczył, że jesteśmy zbudowani z atomów, tak? To jest jeden z przykładów, że tu już widzimy, nanotechnologia pokazuje, że już możemy widzieć, rejestrować pojedyncze atomy. Czyli wszyscy się cieszyli, no i co, tę taśmę, którą oczyścili sobie powierzchnię grafitu, wyrzucali. No ale proszę Państwa, jeżeli raz się przykleiło coś i taśma klejąca trzyma ten materiał mocniej niż papier, tutaj mój, a tam grafen, prawda, czy grafit w przypadku tych wszystkich mikroskopistów, no to jeżeli ja to drugi raz skleję, tę taśmę, tak, i jeszcze raz pociągnę, to proszę Państwa, to mi się rozdzieli na dwie części. Tu zostało trochę i tutaj. Jak przez 5 minut będę tak sklejał i rozklejał, to w końcu dostanę coś, co przypomina mi pojedyncze płatki. Można stwierdzić, że będziemy mieć pojedyncze płatki grafenowe, pojedyncze warstwy tego pięknego materiału. I Andrzej Geim i Konstantin Nowosyłow byli bardzo zachwyceni tym. W 2004 roku próbowali to do Nature wysłać, ale w Nature im powiedzieli, że to nieważne jest jakieś. No ale nie zaparli się, udało im się w Science opublikować. Znaczy, to też jest bardzo dobre czasopismo, ale proszę Państwa, trzeba walczyć o swoje. Czasem recenzent nie zrozumie wielkości odkrycia. Tak? W związku z tym, jak to opublikowali, no to wydawałoby się, że to już otwiera całe drogę do tego, że do dalszych badań. No okazuje się, że to nie tak. Oni włożyli znacznie, znacznie więcej pracy w to, żeby przekonać kolegów, koleżanki, najpierw kolegów, koleżanki, że ich pomysł jest świetny. No jak przekonać fizyka? No fizyka to można przekonać tak, że te elektrony zachowują się w tym grafenie tak jak bezmasowe fermiony Diraka. Znaczy bezmasowe, to znaczy, że przeszły dietę cud.
weszły do tego grafenu i nagle z cząstek masywnych albo zbyt masywnych, których energia jest tam proporcjonalna do kwadratu prędkości, nagle stały się fotonami, których energia jest proporcjonalna do pędu. No, wiemy, że prędkość światła jest jedna, prawda? Więc jak foton zwiększa energię dwa razy, to jego pęd też rośnie dwa razy. Cudowne, prawda? Nie wiem, czy dietetycy o tym wiedzą, ale tak troszeczkę tak wejść do grafenu i wyjść. To podnieca fizyków, teoretyków. Tam się dzieją piękne rzeczy, paradoksy Kleina, tunelowanie przez bariery. Ale tak naprawdę innych podniecają inne rzeczy. Proszę Państwa, najlepiej mieć jakieś zastosowania. Tak? No, jeżeli mówimy o takich super, najlepszych w tej chwili strukturach kwantowych, półprzewodnikowych, to no, z tymi dwuwymiarowymi systemami my się spotykali. Za to była nagroda Nobla, na przykład za kwantowy efekt Halla. W związku z tym nobliści stwierdzili, a my pokażemy, jak to jest w grafenie. Pokazali, proszę bardzo, jest, ale jest anomalny. To pokazuje, że rzeczywiście te elektrony mają masę zerową, zachowują się tak, jakby nie miały masy. Po tym przeprowadzono jeszcze wiele, wiele różnych eksperymentów. Chcę mieć szybkie tranzystory? No każdy chce mieć, no bo super HD w komórce, prawda, oglądać filmy, każdy by chciał, prawda, przesyłać obrazy w najlepszej jakości. No to trzeba mieć szybkie tranzystory. Proszę bardzo, robimy z takiego płatka grafenowego, robimy sobie tranzystor i okazuje się, że on ma osiągi takie jak najlepsze tranzystory. No to jest piękna perspektywa. No i takich przypadków, takich pomysłów pojawiło się bardzo wiele. Wkrótce firma Samsung pokazała, że grafen to jest najcieńszy materiał. Tutaj mam grafen taki zrobiony w firmie ITME, która współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim. I mam tu taką specjalną okienko. Z jednej strony to okienko jest pokryte grafenem. Między dwoma szybami jest włożony grafen, a po drugiej stronie grafenu nie ma. Otóż przewodzi prąd, jest bardzo cienki, przezroczysty. No to co? Proszę Państwa, no wyjmiecie swoje telefony. Tam takie coś jest. Tylko to nie jest grafen jeszcze, tylko tlenek indowo-cynowy. Tak? Który będzie, mam nadzieję, zastąpiony grafenem w urządzeniach, które można zginać. Na razie i to jest lepszy od grafenu, ale jeżeli myślicie o takich telefonach, które się zwinie w, nie wiem, książeczkę się zrobi, włoży do kieszeni albo zwinie w rulon, to wtedy grafen będzie lepszy. Jeżeli chcecie elementy bioniczne, którymi zastąpimy jakieś elementy w naszym ciele, które się zużyły, albo chcemy jakieś no właśnie pomiary robić wewnątrz nas, no to te elementy muszą być też elastyczne. Do tego grafen się nadaje. I tych pomysłów naprawdę jest wiele i można się zastanowić, gdzie są takie najważniejsze rzeczy. I proszę Państwa, jak pomyślimy sobie na takie główne problemy świata, brak wody na przykład, chcecie odsalać, grafen się do tego nadaje. Potrzebna nam jest energia, proszę bardzo, baterie słoneczne. Zamiast tam w tych bateriach są takie elementy, które powinny być przezroczyste i przewodzić jednocześnie prąd. To jest pomysł pana profesora Grecla. Takie baterie ciągle są rozwijane i tutaj zamiast ITO, czyli tego tlenku, który mamy w telefonach, znowu może być grafen. Proszę Państwa, tych rzeczy różnych, prawda, może być bardzo wiele. Otóż, jeżeli chcemy mieć na przykład efektywne magazynowanie energii, przecież każdy z nas ma zegarki, telefony, a ci, co mają rozruszniki serca zamontowane na stałe, to też chcą mieć super takie banki energii, tak? Okazuje się, że grafen też daje nadzieję tutaj na zbudowanie super kondensatorów. I tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy można byłoby tutaj mnożyć. Problem z grafenem jest taki, że nie można z niego zrobić takich prawdziwych tranzystorów, które działają w naszych komórkach, w naszych komputerach. Otóż złośliwi mówią, że grafen, tranzystor grafenowy daje się włączyć, ale wyłączyć go już się nie da. Bo stosunek prądu włącz-wyłącz jest może 30%, może 50%. Jak wam ktoś powie 90%, to już będzie dobrze.
do pewnych zastosowań sensorowych, to jest dobrze, do tranzystorów, do elektroniki wysokoczęstotliwościowej to jest dobrze. Ale do tego, żeby to mieć w komórce, żeby to zastąpić krzem takim materiałem, to trzeba czegoś innego. I proszę Państwa, grafen otworzył nowe myślenie. Uzyskano dwuwymiarowy materiał i przypomniano sobie, że na przykład MES2, który stosowano do smarów wysokotemperaturowych, który tak jak mika rozdzielał się na płateczki, może zmienić swoje diametralnie swoje własności, jeżeli się zbada jedną warstwę takiego materiału. Nagle staje się materiałem, który z nieświecącego materiału staje się materiałem, który może emitować bardzo intensywne światło. To jest materiał, z którego można zrobić super tranzystory, które mają ten współczynnik włącz-wyłącz lepszy niż krzem i są malutkie, czyli dają nam nadzieję. Proszę Państwa, to jest jedna z dróg, którą grafen otworzył. Wy macie pewnie swoje drogi i tak jak widzę tutaj na sali osoby, które zajmują się MES2 i podniecają kolejnymi wzbudzeniami w widmie ramanowskim, prawda, to życzę Wam, żeby się każdy miał swój taki projekt, niekoniecznie związany z grafenem. Ważne jest, żeby trafić do dobrej grupy badawczej i każdy tutaj z pierwszego rzędu potwierdzi, że jak ma się dobrych współpracowników, młodych współpracowników z pomysłami, to dobrze się na tym wychodzi. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.